Cześć, nazywam się Marcin Boczulak i witam Cię na kanale na dzisiejszym odcinku. Ostatnio rozmawialiśmy sobie, czy warto zainwestować w droższą elektroniczną pompę obiegową, a dzisiaj, zainspirowany poprzednim odcinkiem, pomyślałem, że pójdziemy o krok dalej i zastanowię się, czy jeszcze nie można coś urwać na energii elektrycznej w przypadku Twojego ogrzewania. Na tapetę wziąłem sterowniki pokojowe. Czy taki sterownik oszczędzi Ci coś jeszcze bardziej? Pomijając już sam aspekt ogrzewania, tylko po prostu od strony zużycia energii elektrycznej przez kocioł. W przypadku, kiedy Twój kocioł po prostu pracuje całą zimę i nie ma sterownika, który by go wyłączał, kiedy już zagrzeje się pomieszczenie, czy cały dom, czy też mieszkanie do zadanej temperatury, bo tak jak na wcześniejszym odcinku przyjąłem założenie, że taka pompa obiegowa pracuje przez pół roku, no to też tak jest. I mimo, że w kotłach nowszej generacji montowane są energooszczędne pompy obiegowe, to na przykład w podstawowym modelu Vitodensa 100 firmy Wisman taka pompa obiegowa zużywa jakieś 40 do 60 W. 60 przy wersji najmocniejszej i 40 przy mniejszej, przy 19 kW, a nie 32 jak przy tej maksymalnej, ale tą prędkość obrotową pompy można zmieniać i czasami nawet w małym mieszkaniu trzeba ją zwiększyć, żeby po prostu kocioł poprawnie funkcjonował. Ale przechodząc do rzeczy. W momencie, kiedy zainstalujemy sobie sterownik pokojowy w naszym domu czy też mieszkaniu, kocioł i pompa obiegowa i w ogóle całe urządzenie będzie załączać się tylko wtedy, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej tej, którą sobie ustawiliśmy. Czyli w przypadku małego mieszkania no kocioł się będzie włączać 3-4 razy w ciągu dnia, żeby zagrzać po prostu mieszkanie. No w momencie, kiedy już osiągnie tą temperaturę zadaną plus tam pół stopnia, w zależności jaką histerezę, czyli tą jakby tą niedokładność, czy jakby tą to przegrzewanie i niedogrzewanie jest ustawione na sterowniku, no po prostu będzie się wszystko wyłączać. I dzięki temu po pierwsze oszczędzamy energię elektryczną, no bo pompa obiegowa w tym momencie nie pracuje, a po drugie też samo urządzenie no nie będzie się tego tak włączać, żeby się zagrzać i stwierdzić, że jednak nie trzeba, tylko po prostu będzie całkowicie wyłączone, więc mniej godzin przepracuje, czyli jest szansa, że popracuje dużo, dużo dłużej, jeżeli chodzi o ilość lat. I tak jak wspomniałem wcześniej, no, mimo że w kotłach nowej generacji te pompy to już nie są takie ciężkie skurczybyki, jak tutaj mam przed sobą. To jest akurat taka pompa z kotła sprzed 20 lat. Ona aż pobiera 110 W na tym wyższym biegu, tylko będzie już pobierała w nowszych modelach właśnie 40-60 W. To jednak te 60 W przez pół roku, to już jest jakaś tam kwota. Więc chciałem się po prostu dowiedzieć, ile możemy zaoszczędzić, montując właśnie taki sterownik pokojowy. Tym razem do założeń przyjąłem koszt montażu już takiego sterownika razem z usługą, no bo nie każdy sam będzie się tego podejmować, już tutaj trzeba coś podłączać elektrycznie. Oczywiście jak najbardziej, jeżeli potrafisz i się nie boisz, nie ma problemu. Natomiast, żeby te obliczenia miały więcej sensu, po prostu przyjąłem, że ktoś to dla nas zrobi, a kwotę przyjąłem taką, jaką ja bym w tej chwili wziął za taki montaż sterownika pokojowego, bezprzewodowego. Mnie to wyszło 630 zł, no bo to godzina roboty, mniej a więcej z dojazdem, plus sam sterownik, tyle na ten moment to kosztuje. W swoich założeniach przyjąłem też, że jeżeli na przykład jakieś mamy mieszkanie, które ma zapotrzebowanie na ciepło wyliczone 5 kW na przykład, no to średnio sezonowo, no w tym sezonie gdzieś tak 2,5 kW potrzebujemy, no bo te 5 kW, które ktoś wyliczył, albo i nie, ale w nowych mieszkaniach na pewno ktoś coś musiał wyliczyć, to jest przy minus 20 stopniach na zewnątrz. Ale kiedy my mamy teraz takie zimy, gdzie jest minus 20? No w tej zimie na pewno takich temperatur nie było, a po drugie to jest tylko jakiś tam krótki moment, a w zasadzie najczęściej to jest ta moc, to zapotrzebowanie jest dużo mniejsze.
Więc ja przyjąłem, że średnio przez te 6 miesięcy potrzebujemy nie te 5 maksymalnych, tylko to jest ta szczytowa moc, tylko gdzieś tak po środku. Pewnie będzie jeszcze trochę mniej w rzeczywistości, ale żeby gdzieś nadrobić jakieś inne rzeczy, o których moglibyśmy zapomnieć, to jak przyjmiemy pół tego zapotrzebowania, będzie prościej. I co nam to w ogóle daje? No jeżeli mamy taki właśnie sterownik, to jak wspomniałem, kocioł pracuje rzadziej, czyli pompa pracuje mniej. Wziąłem dwa takie przykłady na tapetę. Mieszkanie 50-metrowe w nowym budownictwie, czyli dobrze ocieplone, i też 150-metrowy dom, też nowe budownictwo, dobrze ocieplone. Zajmiemy się najpierw mieszkanie. W takim mieszkaniu mamy zapotrzebowanie na ciepło rzędu 2,2 kW. To jest akurat mieszkanie mojego przyjaciela, więc wiem dokładnie, aż sam się zdziwiłem. Myślałem, że tam było około 5, ale nie, tam jest 2,2 kW. Potrzebuje to mieszkanie przy minus 20 stopniach na zewnątrz, więc to są prawie żadne wartości. I gdybyśmy nie mieli takiego sterownika, no to kocioł, owszem, będzie się włączać rzadko, albo będzie się włączać tylko na chwilę, ale jednak ta pompa obiegowa będzie pracować 24 godziny przez te 6 miesięcy. Jeżeli mamy taki sterownik, to ten kocioł będzie się włączać tylko tyle, ile by tak naprawdę trzeba, żeby zagrzać mieszkanie, i później się wszystko wyłącza. Dla obliczenia tego, ile on czasu musi pracować, przyjąłem, że będzie pracować cały czas z mocą minimalną, no bo w zasadzie tylko sam start jest na maksa, ale później już ta moc minimalna wystarczy, żeby zagrzać mieszkanie. Bardzo długo standardowy model Wismana moc minimalną miał rzędu 5 kW, więc to i tak jest dużo, za dużo jak na takie małe mieszkanie, ale da nam to jakby możliwość przeliczenia, ile godzin on faktycznie będzie tam pracować. Więc w skrajnym przypadku, jeżeli już zamontujemy ten sterownik pokojowy, to kocioł będzie pracować przez 6 godzin. Żeby po prostu tymi 5 kW przy połowie tego zapotrzebowania, żeby wyrobił się i zapewnił odpowiednią ilość ciepła. Zamiast 24, no to mamy 1/4 tak naprawdę normalnej pracy, którą by musiała ta pompa wykonać, czyli też o 1/4 mniej zużytej energii elektrycznej. No i koszt energii elektrycznej samej pompy obiegowej w wypadku, kiedy nie mamy tego sterowania, no to jest około 207 zł. Tyle trzeba na samą pompę obiegową jakby wyłożyć pieniędzy, żeby ona mogła się kręcić tak naprawdę. Natomiast w przypadku, kiedy ten sterownik sobie zamontujemy, no to mamy tylko 1/4 z tego, czyli 50 zł, czyli oszczędzamy rocznie 150 zł. Dużo, niedużo? Ja przyjmuję, że kotły żyją około 20 lat. Przez 15 lat i ani sterownik, wydaje mi się, że się nam nie zepsuje, i kocioł też raczej nie. Oczywiście wtedy trochę pewnie trzeba będzie w nich rzeczy wymienić. Więc jakby mamy perspektywę, że te 150 zł będziemy oszczędzać przez około 15 lat. Więc mi wyszło, że nasz sterownik, który kosztuje około 630 zł razem z montażem, no nam zwróci się po 4 latach, a po tych 15 latach możemy zaoszczędzić aż 1730 zł prawie. Więc po 15 latach na pewno sporo nam zostanie. Dobrze, no to wiemy, jak to wygląda w mieszkaniu, a teraz spojrzymy, jak to wygląda w takim domu 150 metrów, który jest dobrze ocieplony. To samo można by przełożyć na jakieś mieszkanie, które jest gorzej ocieplone, bo to też to są takie trochę dwa skrajne przypadki, ale jakby tutaj do nich podchodzimy zupełnie inaczej, bo w przypadku domu 150 m2 tutaj już kocioł nie będzie cały czas pracować z mocą minimalną, czyli mógłby jakby pracować nieco krócej, bo ma większą moc, którą będzie jakby ogrzewać całość, bo też jest już w co to ciepło oddać. Więc taki dom 150-metrowy, myślę, że ma zapotrzebowanie szczytowe na ciepło nie więcej niż 12 kW. Myślę, że może i nawet mniej, ale jak przyjmiemy 12 kW, czyli mniej korzystnie dla naszych obliczeń co do opłacalności, to myślę, że będzie ok. Czyli średnio miesięcznie to znowu mamy połowę z tego, czyli mamy 6 kW. Ale tutaj już bym nie przyjął właśnie tej wartości mocy minimalnej, bo nam wyjdzie, że ten kocioł faktycznie mógłby pracować całą dobę, a tak nie musi być. Standardowo kotły mają przynajmniej 20 kW. mocy, i to się tyczy Wismana, myślę, że innych firm, no bo tyle jest minimalnie, żeby po prostu też zagrzać ciepłą wodę użytkową w sensownym czasie. Więc
tutaj już nie przyjmujemy, że on sobie pracuje tylko tyle, ile trzeba, żeby zagrzać na mocy minimalnej, tylko w zasadzie możemy przyjąć, że skoro mamy 12 kW zapotrzebowania szczytowego, to zamiast pracować całą dobę, to ta pompa może pracować tak naprawdę przez pół doby i też już to wystarczy. Czyli o połowę jakby zmniejszamy swój rachunek za zużycie prądu w przypadku tej pompy obiegowej. I tutaj już jest trochę gorzej, ale też nie jest źle, no bo pompa dalej zużyje nam te 207 zł przy obecnych cenach, czyli 80 groszach za kilowatogodzinę, a ze sterowaniem będzie to o połowę mniej, czyli zyskujemy jakąś stówę rocznie. No i tutaj już zwrot jest dużo dłuższy, no bo mamy dopiero po 6 latach nam się zwróci koszt montażu takiego sterowania, a po 15 latach jesteśmy 900 zł do przodu. Natomiast, tak jak już wspomniałem wcześniej, na samym początku, to nie tylko zyskujemy na energii elektrycznej, ale też zyskujemy po pierwsze trochę na zużyciu gazu, bo kocioł dużo lepiej pracuje, kiedy się włącza, grzeje i koniec, niż kiedy się tak tylko włącza, żeby pyrknąć. Każdy start nie jest idealnym procesem spalania, tylko część tego gazu nie zostaje spalona idealnie i energia idzie po prostu w komin, czyli jest marnowana. Więc warto, żeby to urządzenie właśnie pracowało z długimi okresami pracy, albo możliwie długimi, bo czasami długi okres pracy dla mieszkania małego to będzie 10 minut i później godzina przerwy. Aniżeli kiedy się włącza na pół minuty i pół minuty nie pracuje, i to takie jest wtedy takie system start-stop w kotłach, to nie jest to, co chcemy. Więc to jest raz. Po drugie, im kocioł mniej pracuje, w sensie mniej musi chodzić cały czas na tym trybie podtrzymywania, no to pompa kręci się o połowę czasu mniej w ciągu roku, czyli powinna dwa razy dłużej nam żyć. Myślę, że tutaj jak najbardziej może to nam przynieść wymierne oszczędności, bo nowa pompa obiegowa do nowych kotłów Vitodensów, elektroniczna, to jest koszt rzędu 1000 zł, więc fajnie by było, gdyby ona wytrzymała do końca, a się nie zepsuła gdzieś po drodze. Na pewno pomożemy jej tym, że nie będziemy ją ciorać przez 6 miesięcy w roku w sumie, tylko nie wiem, chociażby w sumie tego czasu na miesiąc, dwa. No to jest już jakaś oszczędność w zużyciu. No i ostatnim aspektem, który zyskujemy montując taki sterownik pokojowy, jest możliwość regulacji temperatury w godzinach, w których chcemy, żeby ta temperatura była mniejsza albo większa. Po pierwsze, tutaj możemy sobie oszczędzić, grzejąc kilka stopni mniej na przykład w nocy, jeżeli oczywiście tego chcemy. A w ciągu dnia, kiedy już wracamy z pracy, bo też możemy sobie zrobić przedział czasowy, że jak nas nie ma nas w domu, jesteśmy w pracy, no to wtedy po prostu całość ogrzewania grzeje na mniejszą temperaturę, co w praktyce oznacza, że nie grzeje w ogóle. I dopiero jak wracamy, to wracamy do ciepłego, no bo godzinę wcześniej na przykład nam się to wszystko załącza. Więc tyle mamy plusów. Oczywiście to nie jest tak kolorowo, bo mi przyszła na myśl jeden jakby negatywny aspekt takiego sterowania takim zwykłym termostatem pokojowym. Jest to, że jednak mamy jakieś wahania temperatury. Jeżeli ktoś z nas mieszkał w bloku i miał po prostu grzejniki, które są cały czas gorące i tylko sterujemy pokrętłami, no to ta temperatura przez cały czas jest stabilna i jakby się nie zmienia, no bo cały czas jest dostarczane ciepło w mniejszym bądź większym stopniu. Natomiast w przypadku sterowników pokojowych, no jest moment załączenia, wyłączenia, więc jakieś wahania temperatur są. One są bardziej zauważalne, jeżeli mamy większy dom, większe mieszkanie, no bo taki sterownik jest centralnie gdzieś umieszczony. Czasami bywa, że gdzieś dalej jest chłodno, a w tym centralnym pomieszczeniu jest ciepło, więc tam dalej tym bardziej się wychładza, więc może to dla kogoś być problem i warto o tym pamiętać, że jest taki minus. Zanim ten sterownik sobie zamontujemy, warto rozważyć, czy nam to nie będzie przeszkadzać. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o to, czy warto, czy opłaca się montować taki sterownik pokojowy. Decyzję oczywiście zostawiam Tobie. Ja Ci starałem się tylko przedstawić, jak to wygląda od strony suchych faktów, ale najważniejsze jest to, żeby Tobie to służyło i żebyś Ty był zadowolony. Także jeżeli materiał okazał się pomocny dla Ciebie, to kliknij lubię to, a tymczasem dziękuję Ci za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.